Ostatnio do gry Clash Royale została dodana wielka aktualizacja. Od teraz karty oraz King Towera możemy podnieść na poziom 14 oraz do gry zostali dodani nowi czempioni. Skeleton King, Golden Knight oraz Queen Archer. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie czempionkę Queen Archer, która potrafi zniknąć pod swoją pelerynką i strzelać do przeciwników. Jeżeli chcielibyście kolejny odcinek z gry Clash Royale, gdzie testuję kolejnego czempiona, no to zostawiajcie łapeczki w górę, 5000 łapek i macie to jak w banku. Jak widzicie, moi kochani, jestem już na swojej wieży. Dawno mnie w sumie tutaj nie było. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to strzelcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Clash Royale albo Brawl Stars. Generalnie nagrywam gierki od Supercella, więc polecam zasubskrybować kanał. Od teraz za każdy poziom naszego konta możemy odebrać darmową skrzynkę z King Journey. Kiedy klikniemy lewy górny róg, możemy odebrać właśnie taką skrzynkę. Ja mam aktualnie 12 poziom konta, więc odbierzemy sobie dzisiaj aż 12 skrzynek. Albo inaczej, wy otwórzcie tą skrzyneczkę, zostawiając łapeczkę w górę. Klikaj łapkę, a ja otwieram skrzynkę. Raz, dwa, trzy, lecimy. I proszę bardzo. Gold, gemy, Electro Spirit, Archerki, Skeleton oraz Racket. No dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną, poziom czwarty. Pyk, pyk, pyk. Może troszeczkę to przyspieszymy. O, spadł nawet Epic. Nieźle. Lecimy z piątym levelem. I mamy Baby Dragona. Super. Lecimy dalej, dalej, dalej. Electro Dragon, Royal Hoxy. No, taki sobie. Ten boksik. Kolejna skrzynka. Jest legenda! Jest legenda, moi kochani. Mamy to. Uwaga! Co to będzie? Co to będzie? Royal Ghost. No nieźle. Dobrze, że jest jakaś legenda, ale wolałbym jakąś inną kartę. Przypominam, że teraz karty możemy podnosić na poziom 14. Kolejna legenda. Lecimy. Daj lawkę. Please. O nie. Graveyard. Kiedyś bardzo lubiłem tą kartę. Zwłaszcza jak on wyszedł, to było chyba 3 lata temu. Kolejna skrzynka. Poziom 9. Legenda. Dzika karta legendy. I Goblin Drill. Dobrze, lecimy dalej. Legenda kolejna, trzecia już, co jest? Lava Hunt, tak jest! Jeszcze 5 kart lawy i mamy na 14 poziomie. I to mi się podoba. Lecimy z kolejną skrzynką i uwaga, moi drodzy, kolejna legenda! To jest niesamowity odcinek. Zostawcie łapkę w górę, jak kurczę, nie wierzycie w to, że jest tyle legend. No bo to jest naprawdę, to jest niesamowite, co się dzieje. Dzięki wam. I Mega Knight, no dobra. Niby spoko, za 12 poziom też będzie legenda. Proszę, dajcie legendę. Która to, piąta? Piąta legenda, nie mam pytań. No dobra, super. Mega się jaram. I znowu Royal Ghost. No dobra, niech będzie, niech będzie. Przypominam wam, że mam też swój klan, który nazywa się DFRL Team i mamy pierwsze miejsce. I otwieramy skrzynkę. Legenda! Szósta legenda na odcinku, nie mam pytań. Ach, przepraszam, to dzika karta. Dobra, już się podnieciłem za mocno, dobra. I oczywiście, no, zapraszam wszystkich do mojego klanu DFRL Team, już wam pokazuję hashtag. Jeżeli jesteś aktywnym graczem, skakuj w moje szeregi. Teraz na ekranie wam się wyświetla hashtag mojego klanu, więc zapraszam wszystkich aktywnych graczy. Poprosiłem klanowiczu, że podesłali mi troszeczkę balonika, bo potrzebuję do mojego najlepszego deku z lawką. Dodatkowo przygotowałem dla was jeszcze opening dwóch skrzynek, ale to dopiero później. Postanowiłem, że dzisiaj dla wszystkich wspierających mnie z kodem FARL w sklepie organizuję konkurs na Battle Passa, a dokładnie na kod PST, więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w konkursie na Battle Pass, no to zostaw łapkę w górę, pisz kod FARL do sklepu, albo wystarczy, że klikniesz pierwszy link, który znajduje się w opisie, no i w sekcji komentarzy pochwal się swoim nickiem z gry Clash Royale. Ja oczywiście sobie też kupię Battle Pass za 24 zł. Zakup został pomyślnie sfinalizowany, pięknie, mamy to. Podbierajmy sobie nagrody. Za 10 poziom mamy skin do Towera, za 20 poziom nową emotkę, a w dalszej części karnetu czekają na nas dzikie karty. Tak wygląda nasza czempionka, na której dzisiaj się skupimy, Archer Queen. Jej dodatkową umiejętnością jest znikanie oraz szybsze strzelanie. Włączamy tą umiejętność, spalając przy tym jeden eliksir. Znikamy wtedy na 3 sekundy, mamy damage razy 200 oraz 675 damage na sekundę. Jest to naprawdę mega sporo. Taka Archer Queen może skontrować sobie bez problemu Pekę. Pekka na nią idzie, a Pekka jest powolna, wtedy włączamy naszą niewidzialną pelerynkę, obijamy, jeszcze dorzucimy loga i Pekka znika. Niesamowite. Posiada 1000 punktów życia, atakuje jednostki latające oraz chodzące po ziemi, no i ma bardzo daleki zasięg. Powiem wam szczerze, że jeszcze Archerką nie grałem, dlatego sobie zagramy event. Mamy ostatni dzień eventu, więc mam nadzieję, że już nie będzie na pucuchów takich, którzy grali w pierwsze dni. Zacznijmy sobie lightowo od golema. Mamy tutaj, moi kochani, zadymkę niezłą od razu na samym początku. Nie wiem, czy dobrze to skontrowałem. Mogłem tego Baby Dragona troszeczkę inaczej rzucić. No, ale niech będzie, niech będzie. Tutaj sobie damy jeszcze Nightwitchkę standardowo. Na to Barbarian baryłka poleci. Hop!
Barbarian do pomocy, no ale niestety dostał z Fireballa. No szkoda, szkoda. Baby Dragon obija ten tower. W miarę tutaj doszliśmy. Może jeszcze tutaj sobie przyciągniemy to wszystko do środka, żeby ta łyczka zginęła od uderzeń mojego golema. Powiem wam tak, nie sądziłem, że pójdzie aż tak dobrze. A jeszcze nawet nie użyliśmy naszej czempionki. Idealnie wyczuty tombstone, ale jednak niestety ten Hog Rider na niego nie poleciał. I w tym momencie tracę tower. Postaramy się zagrać to na 3. Okej, okay, Archer Queen została zagrana ze strony przeciwnika. Postaram się w jakiś sposób ją tutaj pokonać. Damy radę. Teraz Barbarian Barrel jest bardzo ważny, bo się pojawi Barbarian na plecach tej Archerki. Przepraszam, naszej królowej, bo to jest królowa. No i odpalamy naszą królową. Uwaga! W dobrym momencie będę musiał zniknąć. Dał Fireballa, okej. Okay. Czy tornado mi się przyda, moi drodzy? Tak? Ściągamy wszystko do środka, okej. Okay. I dajmy sobie jeszcze tutaj Tombstone'a. Prawdopodobnie uda nam się wygrać na 3. Mamy golema. Mamy też Archerkę. Zróbmy tak. Dobrze. Archer Queen. Barbarian Barrel z prawej na łyczkę. Jeszcze Night Witchka. Czy uda mi się tutaj to wszystko ładnie skontrować? Znika. Ej, Miner ją zobaczył jednak. Skuba, nie jest dobra. No i Archer Queen prawdopodobnie skończy ten tower i mamy pierwszego wina. No co mogę powiedzieć? Na razie nie poczułem super mocy tej karty, bo miałem bardzo trudnego przeciwnika. Ale mam nadzieję, że w następnym meczu będziemy ją używali dosyć częściej. Ale zanim to zrobimy, no to otwórzmy jeszcze skrzynki. Uwaga, otwieramy skrzynkę z goldem. 1700 golda, a teraz wy, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, potrzebuję waszej pomocy, bo z tego Magical Chesta wypada legenda. Klikajcie łapkę. Uwaga. Ja wam mówię. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jest legenda! Niestety nie było. Nie wszyscy zostawili łapkę, tak mi się wydaje. Dobra, nieważne moi kochani, lecimy z kolejnym meczem. Odbieramy 2000 golda i let's go. Taktycznie zagrajmy sobie na początku Tombstone'a. Od razu Magic Archer, no dobra. Archer Queen, przepraszam, cały czas mówię Magic Archer. Myli mi się z Magic Archerem. Tutaj dosyć ciekawie zagrał. Mamy jeszcze healera do pomocy. Więc no ja muszę tutaj zagrać naszą Archer Queen, niestety. Barbarian baryłką wszystko obić, odepchać jak najdalej. O kurczę, ten healer jest turbo mocny. Lightning. Znikamy, przyspieszamy i prawdopodobnie ten tower siądzie. Czy rozwalimy ten tower? Zobaczcie, ile ona ma życia. Tak, nie ma problemu. Jeden, jeden. Zróbmy tak, zróbmy tak. Ona teraz z pewnością zniknie. Zostaje obijana, tak jest, zniknęła. Baby Dragon. Nie poleciał Baby Dragon, coś mi się tutaj niestety przywiesiło najgorzej. Dobrze, ale udało mi się obronić tą wieżę. Dobrze, mamy eliksir razy dwa. Więc teraz zaczyna się gierka, moi drodzy. Dopiero teraz zaczyna się ostra łupanka. Zróbmy tak. Znikamy. Jeszcze do to Dragona trzeba dać. Barbarian Barrel. Że tu wszystko ładnie nam odepchał. Cofamy, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Jak najdalej. Musimy dać tutaj niestety Lightninga. Mega ciężko. Tu jest naprawdę mega ciężko to przeżyć. Znikamy. Night Witchka. Tombstone kontrolny. Muszę się tutaj obronić. Jest szansa, jest szansa jeszcze dojść lightningiem do wieży i obić. I czy mi się uda to wygrać w taki sposób? 50, tornado i mamy to! Woo! Kolejny win na naszym koncie i lecimy dalej. Jakby to zacząć, żeby było fajnie? To w sumie dajmy Archer Queen. Dajmy lightning do góry. Tutaj ładnie go zbaitowałem, bo ja zniknąłem, ale raz go obiłem. Czy uda mi się tornadem coś do tyłu ściągnąć? Aj, to Barbariansy! Jednak się nie udało! Tombstone! No tutaj mam przerąbane. Szybko Barbarian Barrel, Barbarian Barrel, Barbarian Barrel. Dobra! Nie wiem jakim cudem, ale mi się udało powstrzymać ten zmasowany atak. Zdecydowanie muszę tutaj uważać na Barbariansów, bo mi się wydaje, że oni za chwileczkę polecą. Dajmy tutaj łyczkę, później damy Archer Queen. Nie, Baby Dragon jednak. Baby Dragon do pomocy tutaj musi być, moi drodzy. Szybko, szybko, szybko. Tornado, 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 tornado. Tornado! Niech to Dragon wszystko bije naraz. Tornado! Tornado! Tak jest, dobrze, 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 dobrze. I Barbarian Barrel jeszcze do pomocy.
I chyba ten tower siądzie. Kontrolny tombstone. Tak jest. Double elixir, lecimy z tym. Na sam dół golem, z pewnością czekał z barbariansami. Nie, teraz polecą barbariansi, ale polecieli z lewej. Dobra, to robimy to tak, że tutaj tornado na tych barbariansów. Tu jeszcze trzeba zniknąć na szybko. Pyk, pyk, pyk. Rozklepiemy to. Okej. Czy on jest w stanie pokonać moją Archer Queen z lewej, która za chwileczkę zniknie? Tak, pokonał ją, najgorzej. Tak być nie może, tak być nie może. Dobra, mam jeszcze dużo eliksirów. Wygrywam na jedną koronkę. I GG. Łatwo. Trzeci win. Pięknie. Kolejny goldzik. I za chwileczkę mamy książkę. Golem. Okej. Okay. Wiedźma. Babka wiedźma na nas idzie. Tu zróbmy tak. I wizard jest z tyłu. Tu możemy odepchać to szybko jeszcze ładnie. Tutaj witchkę damy. Tutaj dajemy te minionsy do tyłu. One zginą? Kurczę, nie zginęły. Najgorzej. Nie o to mi chodziło, ale chyba po lewej stronie wieża siądzie. Dwie wieże siądą. Niesamowite. A jednak nie. Jednak jedna. Dobra. Rozjeżdżamy baryłką. Wiedźmę. O, i jest też Mega Knight. No proszę państwa. Tego się nie spodziewałem. Od razu dajemy Archer Queen na niewidkę. Niech ona się rozpędza i obija nam jak najszybciej przeciwników. Uwaga! Dobra. Ładnie nam to siadło. Tutaj dragon do pomocy. Kolejny tombstone'ik. Tornado na środek. No jest zadyma. Nie spodziewałem się tego. Wieża mi siada. Popełniłem błąd, moi kochani. Ale mam nadzieję, że uda mi się to szybko skontrować. Bo dymy są niezłe. Tombstone! Tombstone! Nie! Taki błąd! Zadecydował o tym, że przegrałem. Szkoda. Zagrajmy jeszcze raz. Niestety popełniłem błąd jeden, który zdecydował o tym, że przegrałem. Hogrider. Chodź, 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 Hogrider, mój drogi przyjacielu. Zagramy tak. I zrobimy tak. No i dobra, tutaj przydałby się lightning na te dwie postacie, bo one są turbomocne. 5. Leć życie. Tak jest! Gdybym nie zagrał tego lightninga, byłoby już po mnie. Wyjdźmy z golemem. Z witchką. I z kolejną łuczniczką. Okej. Okay. Czyżby to był taki easy win, że chłop mi oddaje wina? No i to mi się podoba. To mi się podoba, moi kochani. Wygrywamy w łatwy sposób kartę. Jeszcze tornado. Łatwo. Mamy to. Czwarte zwycięstwo i mamy księgę. Book of Cards. Użyjmy teraz naszej księgi na naszym balonie. I proszę bardzo, 40 epickich kart. Pięknie, do balonika, kocham go. Tutaj oczywiście możemy sobie jeszcze upgrade'ować naszą lawkę. 3 karty do lava handa, zarąbiście. Wszystkie rzadkie wpakuję w fireballa, aż 380. Kamony zapakuję w goblinki. I od teraz, moi kochani, nasze upgrade'y zostały o 50% przecenione, więc są o 50% tańsze. Kiedyś upgrade na 13 poziom chyba kosztował 150 tysięcy, teraz kosztuje 75. Lecimy z ostatnim rzeczem na dziś. Mamy tombstone, więc zagrajmy sobie defensywnie. O kurcze, Electro Giant. On jest super kontrą na archerkę, ponieważ wokół siebie on stawia pole elektryczne, które sprawiają, że jak moja archerka zniknie, no to pojawi się niestety. Czy jestem w stanie odeprzeć ten zmasowany atak? Chyba jestem. Healer jest naprawdę mega mocny. To, co ona tutaj robi, to jest niesamowite. Znikamy szybko i musimy obić tego Mega Knighta. Dobra. Jest gitara. Jeszcze na to tornado. W razie W. Siadło. Tombstone. Czy zdąży jeszcze Queen zniknąć? Queen znika. Obija jeszcze tower. Niesamowite. Zobaczcie, co się dzieje. Już nie ma chłop pół HP. 1400 HP, to wystarczy, że będę go obijał lightningiem i przy okazji mój golem jakimś cudem tam dojdzie do wieży. Jeżeli dobrze pójdzie, to jeszcze golema. Nie, nie podpalajmy się. Zagrajmy to taktycznie, na spokojnie. Ale teraz lightning jak najbardziej się tutaj przyda w tower. 800 HP. Zróbmy to może tak, tak i tak. Udało mi się to jakoś przeżyć. O, ten Hogrider z tymi dwoma wiedźmami mógłby być dla mnie mega, mega utrudnieniem. W sumie nie pomyślałem, mogłem zagrać Archer Queen na środek i zniknąć.
i po prostu bym mu ten tower już dobił. Ale dobra, zagramy to razem z combo jakimś. O kurczę, lightning przestrzelony, czy trafi dragona? Trafił dragona, teraz tutaj jeszcze tornado na bok jakoś, okej. Tutaj baryłka. Dobrze, udało mi się tutaj wyjść. O kurczę, źle postawiony tombstone, to może się zemścić, bo może mi usiąść tower. Szybko, szybko, szybko i znikasz, znikasz moja kochana, znika. Znikła? Znikła, oczywiście, że tak. Obija wieżę? Tak, mamy to. Mamy to. Moi drodzy, challenge przeszliśmy, nice. 5 winów i to mi się podoba. Odbieramy 4000 golda. Tak jest, moi kochani. Jak widzicie, moi kochani, odblokowałem sobie drugi poziom Archer Queen Launch Party, ale z tego odcineczka niestety nie będzie. Za to nagramy odcinek, jak dobijacie 5000 łapek w górę, z Champion Challenge, czyli Golden Knight Launch Party. W dzisiejszym odcinku naprawdę sporo się działo, trafiliśmy dużo legend, udało nam się przejść challenge, więc powiem wam szczerze, że ten Clash Royale coraz bardziej mi się na nowo zaczyna podobać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przypominam, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. Jeżeli nie zostawiłeś łapki, no to klikaj łapkę w górę. Zapraszam też wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie bluzy i koszulki. Jeżeli chcecie fajnie wyglądać, a przy okazji mnie wesprzeć, no to klikajcie link w opisie. Nie zapomnijcie używać kodu FARAL, jeżeli kupujecie jakieś gemy w grze Clash Royale. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę mocno pomaga. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!